Matka dziewicza, jedyna taka, matka i dziewica. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. W drugim tygodniu naszych rekolekcji chcemy rozważać szczególnie znaczenie liturgii słowa podczas mszy świętej. Maryja jest dla nas wzorem serca słuchającego. Na przykładzie Maryi doskonale widać, jak słuchanie Bożego Słowa może owocować w życiu. Dziewica Maryja, odpowiadając na Boże wezwanie Fiat, niech mi się stanie, stała się matką wcielonego Syna Bożego. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Naśladujmy Maryję w słuchaniu Bożego Słowa i życiu nim. Kiedy uważam, że to, kim jestem, co mnie dotyka, nieszczęścia, jakie na mnie spadają, to wina wyłącznie innych, świadomie lub nie, zwalniam się z osobistej odpowiedzialności. Rezygnuję dobrowolnie z pracy nad sobą i staję się wykonawcą decyzji ludzi obcych. Nie interesują mnie odkrycia duchowego bogactwa, które w sobie noszę, i nie szukam siły, aby zmienić swoje życie na lepsze. Żyję wprawdzie, ale nie swoim życiem. Cieszę się, ale nie swoim szczęściem. Cierpię i martwię się, ale nie są to moje bóle czy moje pragnienia. Tracę bowiem smak życia w prawdzie. Czy moje życie przynosi owoce dla Królestwa Bożego? Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo jej Fiat. Kult niepokalanej jest sprawą ostatnich czasów. Od początku chrześcijaństwa do późnych wieków dominowała w ołtarzach matka dziewica, niosąca na swoich ramionach dziecię, ale jednocześnie jest to kobieta pełna łaski. To przekonanie pokrywa się zresztą z wiarą pierwszych wieków chrześcijaństwa, choć dopiero dzisiaj mówimy, że jest niepokalanym poczęciem.